Witamy bardzo serdecznie w Krakowie. Wywiad drugi, jakże ważny dla nas. TV szuka miast, instytucji, osób, które w sposób poważny traktują zagrożenia związane ze smogiem elektromagnetycznym. Teraz pojawia się problem perspektywy technologii 5G. Rozmawiamy z panią Martą Patyną, która jest doradcą prezydenta miasta Krakowa do spraw problematyki bioelektromagnetycznej. Przez kilkanaście lat, z tego co się dowie, 16 lat pani była radną, więc no, i rozmawiamy z kimś, kto naprawdę zna problemy miasta. Pani Marto, na dzień dzisiejszy, ponieważ Kraków jest dla nas dzisiaj już, to nieraz powtarzam, stolicą, jeśli chodzi o świadomość zagrożeń, jeśli chodzi o promieniowania elektromagnetyczne, i stał się wiodącym miastem w Polsce, które dostrzega ten problem. Zorganizowali się 3 poważne konferencje międzynarodowe na ten temat. Po wyborach prezydent został ten sam, ale zapewne może są jakieś nowe niuanse. Czy chcecie nadal kontynuować tą politykę, która polega na, rozumiem, po pierwsze detekcja, czyli diagnoza tego, co właściwie się dzieje ze zdrowiem mieszkańców, a po drugie, co możemy zrobić, żeby poprawić tą sytuację. Poprosiłem panią właśnie o takie kilka zdań przypomnienia, co miasto przez te ostatnie lata robiło w tej kwestii obrony mieszkańców przed zagrożeniami, jeśli chodzi o utratę zdrowia. Może zacznę odpowiadać panu na pytania, odwołując się do drugiego wywiadu, który państwo nagrywacie w Krakowie w tej chwili z panią Barbarą Gałdzińską-Calik. Takich mamy mieszkańców. I właśnie ze względu na ich świadomość, ich rozeznanie, dopływ informacji, który dzisiaj ma już każdy mieszkaniec, i ich interwencje u radnych, bo tak jak pan wcześniej powiedział, to przez kilkanaście lat właśnie pani Barbara Gałdzińska-Calik i inni mieszkańcy, ale ona jest tu w tej chwili taką osobą, która panu udzieliła wywiadu jako mieszkanka, jako przedstawiciel jednej z organizacji pozarządowych, ludzi skupionych właśnie wokół tego problemu, to stąd i pewnie tylko i wyłącznie dzięki świadomości tej małej grupy mieszkańców. Bo tą świadomość, o której pan mówi, to nie mają wszyscy mieszkańcy prawie milionowego miasta. To są małe grupy, ale też tak jak wspominała pani Barbara, bo wcześniej państwo rozmawiali, że sprawa elektrowrażliwości dotyczy od 5 do 10%, tak mówią badania. W związku z tym małej grupie to przeszkadza bezpośrednio, a teraz pytanie, jak stworzyć tą drugą grupę, która będzie miała na tyle empatii, żeby zrozumieć tą mniejszą, prawda, i będzie chciała im pomóc. I w związku z tym Rada Miasta Krakowa po interwencjach u radnych poszczególnych mieliśmy 3 rezolucje do władz państwowych, później jeszcze 4. w sprawie Światowych Dni Młodzieży. No i tu by trzeba teraz przejść do zasadniczego trzonu, a mianowicie to, czym jest samorząd. Samorząd właśnie jest od takich spraw, od naprawiania poszczególnym mieszkańcom tego, co im uwiera w dniu codziennym, prawda? Jeżeli jestem osobą elektrowrażliwą, to chciałabym, aby pozostali mieszkańcy zrozumieli mnie i zabezpieczyli moje warunki życia. I znowu, ze względu na tą wieloletnią kontynuację tych działań w Krakowie i przez Radę Miasta, no to oczywiście, ponieważ drugim elementem tej władzy samorządowej jest prezydent miasta Krakowa, to prezydent otworzył się na ten problem. Już w 4. kadencji, czyli 5 lat temu, definitywnie, ponieważ mamy prezydenta już 5. kadencję tego samego pana profesora Jacka Majchrowskiego, po 3 kadencjach, kiedy zabezpieczał takie infrastrukturalne życie mieszkańców, w 4. kadencji powiedział, to teraz wygoda. Wygoda i bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa. I z tym problemem jakby, no trudno powiedzieć, wpasowaliśmy, znaleźliśmy zrozumienie u pana prezydenta. No i pan prezydent, bo to że państwo mówicie, Kraków organizuje, no Kraków jako władza samorządowa. Prezydent miasta Krakowa zorganizował 3 międzynarodowe fora,
prezydent miasta Krakowa zapraszał gości, a ja z pozycji i z funkcji radnej w tym wszystkim pomagałam. To w Krakowie od 3 lat i mam nadzieję, że teraz w 4. roku mamy takie stanowisko, które nazywa się ekspert miasta do spraw ochrony mieszkańców przed promieniowaniem elektromagnetycznym. To jest taka bardzo trudna funkcja, bo ten ekspert spotyka się z tymi mieszkańcami, którym no w zasadzie nie da się pomóc. Nie wiem, jak to się dzieje, że te osoby elektrowrażliwe żyją głównie tam, gdzie są stacje bazowe nielegalne. Skąd się to bierze? Na czym to polega? Nie mam najmniejszego pojęcia. Albo tam operator jest zbyt śmiały w swoich poczynaniach, a gdzieś indziej działa zgodnie z prawem i zgodnie z prawem to promieniowanie, które emituje, nie szkodzi aż tak bardzo mieszkańcom, ale mamy takie ogniska zapalne w Krakowie, no, których się po prostu wstydzimy, że nie możemy sobie z nimi dać rady. Ale tylko może jedno takie słowo, ta elektrowrażliwość to jest takie pojęcie, które nie wyczerpuje sytuacji, w których komuś te negatywne oddziaływania tych promieniowań mogą się objawić po kilku, kilkunastu latach i nie musi on czuć tak w sposób wyrazisty tego, że coś jest nie tak. To też jest taka trochę ciemna liczba, której nie znamy oczywiście, tych wszystkich negatywnych skutków. Też musimy to wziąć pod uwagę, że po prostu nie wiemy. Tak, oczywiście. Tak, tylko że tą niewiedzę wykorzystują operatorzy, którzy mówią, że ponieważ nikt nie postawił kropki nad i i nie powiedział, nie zrobił tabeli, ta osoba choruje właśnie tylko z tego promieniowania elektromagnetycznego, to twierdzą, że te dolegliwości, które mają mieszkańcy, są z innych powodów. No w Krakowie mamy smog elektronowy, smog ten zwykły, smog tradycyjny tak zwany i nie mówię o tej figurze pod Wawelem, chociaż tam też jest, który zjadał te owieczki i się jego pozbyliśmy. Więc jest tutaj duży problem, ja dostrzegam w takim bardzo wąskim, o którym jeszcze żeśmy w ogóle nie mówili. Będąc radną napisałam 2 lata temu interpelację do pana prezydenta, by zwrócił się do Politechniki Krakowskiej o przeprowadzenie badań i o udowodnienie czegoś, co naukowo wydaje się absolutnie logiczne, a mianowicie, że ten smog elektromagnetyczny, czyli istnienie tylu stacji bazowych telefonii komórkowej, powoduje to, że ten zwykły smog, czyli te wszystkie, te wszystkie PM2,5, PM10 i tak dalej, że one nie do góry lecą, bo taka jest ich rola, stąd nie ma, dlatego nie mamy jak jest przewietrzanie, martwimy się o korytarze przewietrzania i tak dalej, że to się utrzymuje dlatego właśnie w Krakowie przede wszystkim, no bo przecież ze smogiem tym tradycyjnym walczymy, a się niewiele poprawia. Dlaczego są miasta, w których o smogu nigdy się nie mówiło, a nagle się mówi? No więc tu są takie jeszcze rzeczy do, powiedziałabym, do dyskusji z naukowcami to też. Jest bardzo ważne, co pani powiedziała, ponieważ najbardziej standardowym sposobem działania różnych korporacji technologicznych, gdzie może być to ujemne działanie na ludzi czy środowisko, jest to, że nie ma dowodów na to, że są skutki uboczne, ale jak nikt nie przeprowadzi badań, to i nie ma dowodów. A badania mają swoje standardy, swoje procedury, swoje koszty. Jeżeli ktoś ich nie zrobi, to może pół populacji wymrzeć, a ponieważ tego nikt nie będzie badał, to nie będzie dowodów na to, że ludzie umierają. Oczywiście. Tutaj trzeba bardzo twardo to stawiać. Ale co się stało a propos tych badań? Czy Politechnika podjęła ten temat? Stwierdzili, że musieliby wybudować specjalny tunel do badania i że na to nie mają środków finansowych. Ale ja mam ten problem w tyle głowy i mam zamiar też o tym wszystkim jakby zacząć rozmawiać i zacząć drążyć temat. Także stąd, bo pan pytał o Kraków, no i dlatego no głównie mieszkańcy. Tak, głównie mieszkańcy, ich determinacja i ich kontakty i naciskanie i naleganie na ich przedstawicieli społecznych, czyli radnych miasta Krakowa, daje nam to, co daje, bo to, co już nawet w
Wcześniej wspomniała pani Barbara Gałdzińska-Calik, jak z panem rozmawiała. No to władze polityczne, czyli te władze centralne, a zatem nasi posłowie, nie bardzo się nam sprawdzają. Nie kwapią się do podjęcia tematu. Nie kwapią się. Kwapią się do podjęcia tematu, jak jest przed wyborami, a po wyborach zostają mieszkańcy sami. I to jest bardzo przykre. Tak to działa. Tak to działa. Pani... No ja myślę, że dlatego też przegrała, może inaczej, nie wygrała pani Wasserman, bo zapowiedziała wprowadzenie 5G. No to już w ogóle w takim mieście jak Kraków to było kompletnie, abstrahując od tego, że chyba nie miała bardzo dużych szans, ale tym to jeszcze być, sobie, jeszcze nie, sobie, nie, jeszcze sobie zmniejszyła drastycznie. Tak, tak, tak. Sensie. Wie pan. I to jest przykre, bo gdyby, ktoś, kto nie mieszka w Krakowie, nie zna problemu i takie rzeczy mówił, ale ona mieszka na tych sławetnych Bielanach, odkąd się wszystko w Krakowie zaczęło, bo to tam się pierwsi mieszkańcy dowiedzieli, że to promieniowanie może być szkodliwe, to tam zostało zawiązane pierwsze stowarzyszenie Nasze Bielany i zaczęli z tym walczyć i chodzić od Annasza do Kajfasza, czyli od radnego do radnego i żeby nas wszystkich zmobilizować do działania, a ona mieszka na Bielanach i tam i to wszystko jej koleżeństwo jest, a no udała, widać, że zapomniała na chwilę. Że no, nie ma kontaktu z mieszkańcami, bo gdyby miała, to by w żaden sposób takiego posła to nie postawiła, no ale dzięki Bogu, opatrzności, a wszystkim mieszkańcom nie została tym prezydentem. Tutaj przyznam, mimo że chcemy być apolitycznie i bezstronni co do życia partyjnego, to tam, gdzie ewidentnie ktoś proponuje nam jakieś straszne konsekwencje, to mówimy po nazwisku. Bardzo dobrze się stało. Pyta pan o kontynuację, bo to tak, akurat ten wątek samorządowy może należałoby zakończyć. No więc została wybrana nowa Rada Miasta Krakowa. Ja w tej chwili już nie uczestniczyłam w tych wyborach do Rady Miasta Krakowa. No jest, no część jest dotychczasowych radnych, część jest nowych. Nie wiemy jeszcze, bo dopiero się te komisje konstytuują. W czwartek, czyli jutro, jest posiedzenie Komisji Ekologii, która tą ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym też powinna mieć w swoim zakresie. I dopiero zaczynają te komisje mówić o swoich planach pracy. Więc zobaczymy, jak ci radni i te nowe komisje odniosą się do tego problemu. A czy pani jako doradca prezydenta... Właśnie chciałam o tym powiedzieć. To, że prezydent dostrzega ten problem, organizując te trzy fora i będzie organizowane czwarte w tym roku i nie wiadomo jeszcze, no kadencja będzie jeszcze 4 lata, bo w sumie trwa 5, to prezydent zdecydował się na powołanie w skład zespołu swoich społecznych doradców, właśnie moją skromną osobę, na funkcję społecznego doradcy prezydenta miasta Krakowa do spraw problematyki bioelektromagnetycznej. A zatem tu nam się mieści wiele spraw związanych właśnie z ochroną mieszkańców naszego miasta. Proszę powiedzieć, ponieważ dla nas też było takim zaskoczeniem w sensie pozytywnym, kiedy dowiedzieliśmy się, że do tej pory miasto po pierwsze miało specjalnie zakupione detektory do takiego badania przez samych mieszkańców, co u nich dokładnie z tym smogiem elektromagnetycznym się dzieje, a następnie te sygnały, które potem przynosili, z tego co pamiętam, do odpowiedniej tutaj jednostki, te nazwijmy czytniki, one były, rozumiem, zabezpieczone i dopiero się okazało, że fachowiec odczytał, tam jest niebezpieczne, wysyłali się tam ekipę fachową. To jest jakiś ewenement w Polsce. Ja nie wiem, czy ktoś takie rzeczy robił, bo to jest naprawdę zaawansowana jakby praca diagnostyczna. Czy to jest kontynuowane, czy będzie kontynuowane? Będzie kontynuowane, ponieważ w budżecie na 2019 rok zostało wprowadzone to zadanie i w tej chwili jesteśmy na etapie wysłania zapytania ofertowego do różnych instytucji, kto zechciałby się, kto zechciałby się podjąć tej funkcji, którą przez 3 lata dotychczas pełnił ekspert, prawda? I do tego eksperta dotychczasowego też zostało zapytanie
wysłane. I w związku z tym, ja nie wiem, na dzisiaj, bo to do zeszłego piątku, dzisiaj jest dopiero środa, no jeszcze, prawda, działalność poczty, ile ofert spłynęło, z kim będą, nie zeszłego, nawet wcześniej, jeszcze poprzedniego piątku, czyli już 10 dni, no to myślę, ale od tego jest Wydział Kształtowania Środowiska i Wydział będzie to załatwiał, także kontynuacja na tej linii też będzie. Ja mam nadzieję, że będzie to ta sama osoba, która dotychczas, ale bo złożyła ofertę, mam nadzieję, że oferta zadowoli Wydział Kształtowania Środowiska, no bo ta osoba dobrze to robiła i mieszkańcy byli zadowoleni. Ile mniej więcej, bo to zawsze są ograniczenia i finansowe, i techniczne, na ile zapotrzebowanie ze strony mieszkańców to realne, że ktoś wiedział, miał świadomość, że chce sprawdzić, spotkało się jako pewien popyt z możliwością powiedzmy zaoferowania tych urządzeń. Czy to się, że tak powiem, jakoś bilansowało? Czy... Trochę w zeszłym roku nam przeszkodziły procedury RODO i wyhamowały na 3 miesiące, bo tutaj ta ochrona tych danych osobowych skomplikowała nam dużo, chociaż to wszystko jest tajne i wie mieszkaniec i urzędnik, który przecież jest zobowiązany tajemnicą. Tak, ale te wszystkie tak zwane regułki na tych pismach, które należało podpisać. I wtedy był taki zator, ale no kolejka, jeżeli tam zostało to tylko kilka osób ze zeszłego roku i one w tej chwili będą miały pierwszeństwo przy wypożyczaniu tego sprzętu w tym roku. I... A tak ile to mniej więcej wychodzi? To kilka, ale co, ile kosztuje? Nie o pieniądze pytam, tylko o jakby ile jest tego sprzętu, żeby można było go wypożyczyć. No mamy trzy dozymetry. Dobrze. No i to nie jest i to takie... na jedną dobę tylko, tak? Czy no jedną... tak, ale to nie da się tak, że doba na dobę, tylko Pan pan dzisiaj pożycza, jutro pan oddaje, tak. Musi być zgrane, zresetowane, od nowa, tak. I dopiero umówić się trzeba z następnym mieszkańcem, jeżeli chodzi o ten sam konkretny miernik. Ale do tej pory na razie z tego co słyszę, wy tylko praktykujecie jako miasto, większe miasto, nie słyszałem. Cały czas byśmy powiedzieli, no namawiajmy wszystkich, którzy są gospodarzami miast, dużych, małych, średnich, żeby poszły drogą Krakowa, bo to naprawdę jest kapitalny sposób połączenia możliwości urzędu i takiej właśnie chęci wyjścia naprzeciw problemowi, który jest, z tym, co mieszkańcy też odczuwają. To się tu spotyka. Tak, bo wie pan, to też u zarania tego samego tego pomysłu stanęło to... Czy ci mieszkańcy mają rację, że narzekają? Bo to, jak pani Barbara wspomniała, że lekarz mówił, bo ja też znam, ona innego ginekologa, ja innego, prawda? Że jeżeli przychodzi para, bo tak rozmawiałam z lekarzami, oj, nie możemy mieć dziecka, mamy trudności, no to są tacy lekarze, którzy mówią, a czy państwo widzicie przez swoje okno stację bazową? Bo jeżeli widzicie, to gdzie ona jest i czy przypadkiem nie w waszą sypialnię, prawda? A gdzie pan nosi komórkę? No w kieszeni, proszę pana, to nie i tak dalej. A zatem są lekarze, którzy już doceniają niektórzy ten problem i chcą go wyeliminować, prawda? I teraz jeżeli mieszkańcy, bo to wie pan, to nie jest tak, że sobie mieszkaniec wymyślił, tylko mieszkaniec albo posłuchał, albo zobaczył, albo w internecie, przez internet doszła do niego wiadomość, bądź inną drogą, że gdzieś w świecie ktoś ma podobne objawy i one są z tym związane, no to skoro ja się źle czuję, to może to też o to chodzi. Jak pan ma katar, to ja panu mówię, może to jest grypa, ale czy jest grypa, stwierdzi lekarz, prawda? I teraz kwestia tych ekspozymetrów, no stąd powstała, no to sprawdźmy, prawda? Sprawdźmy, czy ci mieszkańcy, którym wydaje się, bo to tak trzeba powiedzieć, że źle czują się, czy mają dolegliwości właśnie od bliskiego kontaktu ze stacją bazową, czy to jest prawda. I te ekspozymetry pokazały, no nie przychodzą. Znaczy, ja też pożyczyłam sobie ekspozymetr, bo chciałam zobaczyć, na czym to polega. Ze zdziwieniem stwierdziłyśmy z panią ekspert, że największe promieniowanie było na rynku głównym, kiedy szłam tam na spotkanie pewne. Jeżeli chodzi o moje miejsce zamieszkania, pracę i tak dalej, to wszystko było w normie, pomimo że pracuję w szkole i wydawałoby się, że w czasie przerwy też powinna być ogromny sygnał. Nawet nie, więc dosyć, ale też
uspokojenie, no, z tym, że raczej przestrzegamy, że te sprzęty nie dla uspokojenia, tylko przede wszystkim dla tych osób, które mają jakiekolwiek wątpliwości co do otoczenia, w którym żyją. Tak, to jest bardzo ważne. Mówiła Pani o lekarzach, niektórzy z nich zdają sobie sprawę, że jest to zagrożenie dla zdrowia, to od razu dopytam, czy są jacyś naukowcy, mówię tu czasami o pojedynczych osobach, ponieważ instytucja jako cała, już widzę, skoro USZAJA nie robi programu, no to instytucjonalnie w tym nie uczestniczy, ale pojedynczo, czy macie sojuszników wśród naukowców, nie tylko Krakowa, bo tu mamy też cały tutaj, oprócz Krakowa jeszcze Katowice, AGH, mnóstwo technicznych uczelni, czy są tacy... Tak. Cicho nawet po raz wspierający w sensie... Nie, nawet nie cicho. Mamy naukowców, no powiedziałabym już zaznajomionych bądź zaprzyjaźnionych, tak. Ponieważ jednym z elementów zeszłorocznego budżetu miasta Krakowa było kupienie, rozpisanie wcześniej oferty i kupienie programu ochrony mieszkańców Krakowa przed zagrożeniem na nadmierne pole elektromagnetyczne. I ten program, skoro nie mówimy o pieniądzach, to nie mówimy. I ten program został stworzony, został napisany przez grupę 5 osób. I właśnie w tej grupie jest profesor Politechniki Krakowskiej, pan profesor Janusz Mikuła, który był szefem całego zespołu, współpracował z Akademią Górniczo-Hutniczą i z Akademią Medyczną. I w tym programie, bo jesteśmy w tej chwili na takim etapie, że program został zrobiony, oddany do Urzędu Miasta, odbyły się konsultacje społeczne, każdy mieszkaniec mógł swoje zdanie wyrazić. Później był czas na przesyłanie uwag do tego programu i w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że Urząd te uwagi omawia. Trochę się to nam przeciąga, no bo były wybory w zeszłym roku, w październiku i tak dalej. I teraz po tych uwagach i po tym programie, po otrzymaniu przez urząd, no następnym etapem jest Rada Miasta Krakowa. Tylko ku mojemu zdziwieniu i pewnie większości osób, większość uwag, które dotyczyły tego programu, były pod tytułem po co to? Po co miastu taki program? A miasto nie powinno wydawać na to pieniądze. A to, no dlaczego? Jeżeli czują się mieszkańcy zagrożeni, to czy panu będzie przeszkadzało, jeżeli miasto będzie mnie chroniło, a przy okazji pana? No nie, no tylko powiedzieć, wiemy, że to głównie ze strony operatorów były takie uwagi. Następną rzeczą, którą się możemy pochwalić w mieście, to tutaj leży przede mną raport 2017 i to był znowu w budżecie pieniądze prowadziliśmy. Korzystanie z urządzeń elektronicznych oraz z internetu przez dzieci i młodzież naszego miasta. Tak, oczywiście. Mogę to panu sprezentować, tak, mogę panu sprezentować taką właśnie wersję tak zwaną papierową, cały raport jest i też z tego raportu musimy wyciągnąć wnioski, bo ten raport też pokazał, co tutaj się dzieje, dlatego jeżeli, bo wiem, że za chwilę pan zapyta mnie o 5G, no to teraz pytanie, pan widzę ma srebrnawe włosy, ja mam farbowane. To już nie chodzi o nasze zdrowie, tylko to chodzi o tych wszystkich, co są tutaj ujęci. Ale dzisiaj idąc przez miasto, dowiedziałam się, że była pikieta na początku Rady Miasta Krakowa. Pytam się w jakiej sprawie, żeby bunkier sztuki był miejski. Sobie myślę, to ci mieszkańcy w ogóle nie mają problemu. Tylko taki, żeby jednostka kultury była miejska. Ale to jednocześnie mnie zainspirowało, że jeżeli pan się mnie zapyta, jako doradcę, co mamy zamiar zrobić z 5G, to nie wiem, czy nie musimy zacząć od tego najmłodszego pokolenia. I żeby to od nich wyszło, tylko no, niestety no, trzeba trochę czasu, ale jeszcze ustawa nie jest uchwalona, żeby to oni mieli świadomość, że to im się funduje
mieszkanie w kuchence mikrofalowej. Tak, Bo to to. jest dla nich też jakoś, może też dotrze do nich, ponieważ ta mikrofalowa kuchenka jest jakimś takim najbardziej urządzeniem bliskim, gdzie wiemy, Tak. że tam się coś Tak, potrafi taki. w minutę wszystko wypiec. Tak, To takie jest czary marynarz idealnie są. to działa, Dlatego tak? te czary To są te marynarz same będą. fale w gruncie rzeczy. Dokładnie, identyczne, tylko inny Tylko zakres. mniejsze zagęszczenie, No ale i tak. tak niebezpieczne, Czy jak się ktokolwiek. okazuje. Ja jeszcze też Dla pomyślałam zdrowia. sobie, że nie jest wykluczone, że prócz tego, co mówimy i pani Barbara, i ja o tych kilkunastu miejscach w Krakowie takich newralgicznych, to kto wie, czy nie trzeba by jeszcze pomyśleć o zwierzątkach, prawda? Czy na tej Kluczborskiej, która została wspomniana, czy tam w tym bloku w ogóle żyją psy i koty? I Albo jak czy się jak to zachowują? zachowują pół biedy, ale czy na przykład co roku się wymienia kota? Bo może tak być, prawda? Nikt na to nie zwraca uwagi. A no to trafił mi się chory. No wie pan, no powiem tak, no szczęście mają operatorzy, bo jest tak zwany jednostka chorobowa nowotwór. I najczęściej nikt nie wie skąd się wziął. Mówimy dopust Boży, prawda? Ale tak Nic jak się nie tutaj. bierze z niczego. Ale się nic nie bierze z niczego, tylko wszystko ma swoje A podłoże. epidemia nowotworów jest jednak potwierdzonym nawet przez oficjalne czynniki faktem. Tak. Tak czy inaczej. Jakieś powody Oczywiście. są. Niektórzy mówią, że na pewno zepsuta żywność w sensie chemizacji, na pewno ten smog elektromagnetyczny związany z tym, że się pali gazy cieplarniane, no ale trzecim czynnikiem, nie wiadomo jak ważnym, jest właśnie ten cały smog elektromagnetyczny. To Tak. jest bardzo istotne. Ja tu chciałem właśnie jeszcze dopytać, bo mówiliśmy o uczelniach i mówiliśmy o naukowcach, też sojusznikach w tej sprawie, to dopytam jeszcze o same media, bo media dużo dzisiaj mogą. One kształtują tak naprawdę wiedzę społeczeństwa na tym podstawowym poziomie. Na ile czujecie wsparcie w mediach w tym, co robicie już od lat, a na ile jest to dość, no nie wiem, to nie wiem, jak Wsparcie, chcecie się z nimi tu obejść, bo to ja to mogę różne rzeczy nagadać, ale to pani jako przedstawiciel wiem. miasta jakoś to dyplomatycznie może ujmie, ale prawdę powie. Powiem prawdę taką, powiem już tutaj szukam. Tu mam. Wsparcie mediów mamy takie, że jesteśmy zadowoleni, jak ktoś nas o to zapyta. Tak. Jeżeli pan chce ze mną na ten temat rozmawiać, to uważam, że mamy wsparcie, bo gdzieś to dotrze. No, o mediach w ogóle, tak ostatnio przez 2 tygodnie dużo się mówiło, że ja nie chciałabym tutaj jeszcze z tej Zadrażniać. strony tak Rozumiem. dodawać jakiegoś, Wchodzi to do rzucać ogna. kamyczka do ogródka, ale pojawiają się różne artykuły. No, na szczęście mamy takie niezależne, powiedziałabym niezależne, to chociażby Facebook, prawda, gdzie może każdy Własne pisać media. wszystko, co chce, własne I media. obywatelskie media, tak. I Social tak. media. I są osoby, które, no chociażby nawet pani, z którą pan wywiad przeprowadzał, pani Barbara też, natychmiast, jeżeli coś się pojawi w sferze medialnej, nie tylko w Europie, ale także na świecie, to natychmiast to dalej przesyła. I teraz, jak ktoś jest zainteresowany, to sobie doczyta. I z tego zainteresowania właśnie rodzą się nam ci zainteresowani mieszkańcy, którzy. O kurczę blade, to jednak może Coś coś w w tym tym jest. jest i ja też tutaj mam jakieś dolegliwości. I tutaj ostatnio ukazał się w Newsweeku, ale w Newsweeku tym elektronicznym taki artykuł, zresztą jesteśmy jako miasto Wymienieni, cytowani, tak. tak. Był pan redaktor Wojciech Cieśla i rozmawiał ze mną, rozmawiał z panem profesorem Januszem Mikułą, zresztą jest tu cytowany. I tu jest świetna ocena sytuacji, która jest. Bo myśmy, jeżdżąc do Warszawy na spotkaniu prezydenta w ministerstwie, powiem wprost, były wyśmiewane, prawda? Z panią Barbarą, my dwie, jakieś zabobony, jakieś coś, a przecież nawet Unia Europejska mówi, że to jest możliwie karcerogenne jak kawa, później dowiedzieliśmy się ogórki kiszone czy coś. No dobrze, tylko kawy nie muszę pić. A Dokładnie. tu nie mam wyjścia, bo Jestem jeżeli gdzieniegdzie będę w mieć klatce. 100 metrów antenę, to nie będę mogła powiedzieć, ale mnie tutaj jest źle.
Szkodzi panu kawa? No to proszę nie pić, to proszę sobie pić inkę, to proszę pić bez jakąś taką Kofeinową. zdrowotną, bezkofeinową, prawda? Zieloną, czarną, siaką, owaką. Więc i tu jest, i w tym artykule to mi się najbardziej spodobało, właśnie to porównanie, że nie mamy wyboru, że jesteśmy, no tak jak oboje stwierdziliśmy w klatce mikrofalowej. Zresztą na pierwszym spotkaniu nawet niejaki prezes, pan Żurek, powiedział: ha, to w takim razie, jak państwo chcecie badania, to może ja wejdę do tunelu elektromagnetycznego. No niech pan wejdzie, jak jest pan taki odważny. Właśnie, sobie Tylko że to sprawdzę. było tylko kpina, a nie prawda, bo sobie zdawał sprawę, że, no, że nie wejdzie. Tak Że jest. nie wejdzie, bo już nawet historia i literatury też opisywały, że jak gdzieś się komuś zepsuł zamek w kuchence mikrofalowej i przypadkiem włożył rękę, to nie wyciągnął nic, albo same kości. No. To są bardzo drastyczne przykłady, Bardzo ale trzeba o nich drastyczne, mówić. ale trzeba o nich Bo mówić. czasami tylko to trafia do społecznej wyobraźni, czasami drastyczna Nie sytuacja. bardzo się nam chce, wie pan, proste doświadczenie. Kupuje się dwie identyczne roślinki w supermarkecie, nawet dwie bazylie, i jedną się podlewa zwykłą wodą z kranu, a drugą wodą, która przejdzie przez kuchenkę Dokładnie, mikrofalową. bardzo dobra. I to tylko przez tą wodą nie będzie rosła. I wystarczy codziennie, no tylko to są żmudne badania. To pamiętamy, jak sadziliśmy fasolkę. Wystarczyłoby też robić jakieś badania. Pan profesor Klonowski, jak przyjechał, to opowiadał o kukurydzy. Co się dzieje z kukurydzą w polu elektromagnetycznym, prawda? Jak się ustawi raz komórki kilka No. komórek. Wie pan, to takie zaklinanie rzeczywistości. Co to znaczy, że naukowcy mówią, a czy operatorzy się powołują, że naukowcy twardo nie mówią, że nie ma dowodów. Ale przecież to falowanie sztuczne, elektromagnetyczne już jest długo, a przecież myśmy byli jako wojskowi Rybołówstwo. eksperci, pisali, wydawane były w Polsce najróżniejsze książki i podręczniki o tym, jak to szkodzi. Ile ofiar? Mój kuzyn w wojsku, jak był właśnie w wojskach radiowych, jak on w tej chwili mówi tak: wiesz co, ja nie rozmawiam na ten temat, ale przecież to jest oczywiste, że szkodzi. Nam we wojsku mówili, że szkodzi. Nam nawet mówili we wojsku, powiedział do mnie, że po służbie wojskowej już nie będziemy mieć chłopców. Więc wie pan, to były tak zwane obserwacje wieloletnie. To nie było, że jeden rocznik wojsku wyszedł, ktoś to sprawdził, ktoś to, prawda? Więc to, co teraz może brzmieć jako legenda czy coś, to były już takie doświadczenia najróżniejsze. Więc nie jest prawdą, że nie ma badań, tylko te, które były, schowało się, bo one były, no bo były Bo były niewygodne, wojskowe, taka jest prawda, bo ale to wszyscy to wojskowe, robili. obronność i tak dalej, prawda, to co innego. A teraz, jak mamy komercję, to o tamtych badaniach mamy zapomnieć, no bo komercyjne, no to nie ma. No bo jest też, ponadto nikt nie mówi, że jest konflikt interesów. Natychmiast, jak się nieśmiało pokaże artykuł i badania, chociażby to ostatnie na szczurach, prawda, które zostały we Włoszech zrobione na ogromnej populacji, to już się czegoś doszukują i natychmiast z drugiej części świata jakiś naukowiec mówi: nie, to musi być inaczej. No. Powiedzmy sobie szczerze, siła lobbingu jest gigantyczna, ale Tak. dokumentowanie, udowadnianie, że to jest lobbing, jest niezwykle trudne. Oczywiście, tylko teraz po to mamy naszych przedstawicieli. W samorządzie mniej, bo my nie jesteśmy od tego, jesteśmy bezradni. Ale jeżeli chodzi o Sejm, o Senat, o rząd, że wszyscy powinni tą zasadę ostrożności stosować. Jeżeli nie przyszło nam pięć niezależnych opinii, że nie szkodzi, to uznajmy, że szkodzi i bądźmy ostrożni. Już abstrahując od tych wywiadowczych i Tak, tak bo to dalej, bo swoją od tego drogą, są niech to mogą inne. napisać ludzie. Tak, A proszę odpowiedź. powiedzieć, Pani Marto, co Pani sądzi, bo tak, byłoby dobrze, gdyby istniał jakiś taki ośrodek prawny, który by specjalizował się w
w pomaganiu mieszkańcom, powiedzmy w roszczeniach wobec tych dużych właśnie firm, korporacji zajmujących się telefonią komórkową, bo tak, no wiadomo, że z pomocy cywilnego każdy może sobie prawnika wynająć, ale zajmujemy ale sobie to sprawę, są że to jest koszty. Takie proste, są koszty i jest pewna nieświadomość. Pytanie, czy tacy prawnicy mogliby się pojawić, którzy by też troszkę się wyspecjalizowali w tym, tak jak się specjalizują prawnicy, żeby rościć odszkodowania, bo tam ktoś dom, bo tam ktoś komuś coś zrobił, bo tam ktoś coś nie dopilnował, bo samochód, bo to, bo katastrofa. W Stanach Zjednoczonych to jest w ogóle cały biznes, prawda? Tak. A tutaj byłoby, no nie mówimy o jakimś wielkim biznesie dla prawników, że to będzie tak w Ameryce, ale my nawet nie mamy takich, nie wiem, może pani coś wie, czy są jakieś kancelarie prawne, które by skłonne się specjalizować, czy moglibyśmy jakoś tak namawiać, szukać, nie, wydaje budzić się, świadomość. Że to by wydaje troszkę się zdyscyplinowało też tych te korporacje, które sobie za nic mają to, że ludzie umierają czy chorują. Za nic. Za nic i najlepiej by było jeszcze, żeby zarząd tej korporacji napisał, gdzie mieszka, prawda? I gdzie ma najbliższą stację bazową telefonii komórkowej. Wtedy to, co też pani Barbara mówiła, że dzieci osób pracujących w Chrzemowej Dolinie nie chodzą na miejscu do szkoły. Nie, tylko są wożone i w internatach mieszkają a tam, gdzie są wie, wolne. Jak to działa, jak niż oni. Oczywiście, oczywiście, że tak. Także mamy dużą produkcję prawników, ale wydaje się, że jakby ten problem jest mało rozpoznany, a ponadto u nas prawo i stosowanie, znaczy inaczej chcę powiedzieć, bycie adwokatem nie kojarzy się jeszcze z takim właśnie zarobieniem dużych pieniędzy, czy dla siebie, czy dla klienta swojego, prawda? Na walce z korporacjami. Boję się, że to, co jest w Polsce i to, co się stało z sądami i tak dalej, to jeszcze wycofa te środowiska, prawda? No bo... No, będą się bały narażać władzy. Bo się by... orzecznictwo. Dokładnie. Nie. Bo jest ręczne sterowanie, niestety. Tak. Gdyby tak, no bo gdyby to, to ja nie słyszałam o jakiejś mnogości pozwów cywilnych, ale od paru lat rozmawiałyśmy też z panią Barbarą, że gdyby zacząć od jednego, a później zrobić szimel, prawda, z jakimś prawnikiem, to i ci, którzy są zagrożeni, to tylko podpisują, bo tam adres zmienią czy coś, to już może udałoby się... Wygrać jakiś proces, gdzie jest uczciwie pokazane, jak zaszkodziło. Jak zaszkodziło, tak, tylko... A przykładu tylko... zaszkodziło macie dość, to znaczy słyszymy tutaj też pani Barbara, ale wy dostajecie te sygnały przecież. Tak. Pani też ma znajomych, pani tu mieszka. Tak. I ja sobie mało, ja rozmawiam z niektórymi znajomymi, którzy wprost uważają, że na przykład gdzieś tam z głową kłopoty, szpital, zaburzenie błędnika, no to, ale to wie pan, tak lekarze mówią, no wie pani co, to może być od telefonu komórkowego. Dlaczego nie powiedzą, sprawdźmy, czy nie od telefonu komórkowego, prawda? Tylko to lobby jest tak bogate, że potrafi wszystko. Że potrafi wszystko i trudno, wie pan, prawnika namawiać, żeby przeciwko, żeby się skazywał jak na porażkę. Jak można wygrać z korporacją, to ona ma takie pieniądze. Dokładnie. A dokładnie. Klient może zapłacić. Dokładnie. No, wiadomo, dokładnie. Co chodzi. Raz się wygra, ale w korporacji się będzie miało, że tak powiem, nie powiem, no wie pani co, będzie się miało stacjonować. Chociaż wie pan, jest jaskółka, bądź jak tak inni mówią, światełko w tunelu. Była na takim spotkaniu u pana zastępcy prezydenta miasta Krakowa, krótko mówiąc wiceprezydenta, ale funkcja nazywa się zastępca prezydenta, gdzie byli mieszkańcy, którzy się żalili właśnie na tą niemoc prawną i pan prezydent swojemu, jednemu z dyrektorów, który mu podlega, powiedział, proszę pomyśleć o prawnym doradztwie. Zabezpieczeniu i doradztwie dla tych bardzo państwa. Bardzo się cieszę. Także, no to tak. No i to będzie trzeba teraz kontynuować, ale to są tak delikatne sprawy i na tak cienkich niciach, że jak coś za szybko się zrobi, to się urwie. W związku z tym musimy no, drążyć, ale z tego, co państwo mówicie,
to nawet tą kropelką od kilkunastu lat udało się nam już trochę wydrążyć w Polsce. Wydrążyliście naprawdę duża dziura w murze. Nie, no wie pan, no to jak nieraz przychodzą na nas jakieś takie nostalgiczne i chwile zwątpienia, a że się nie da, no to ja też mówię, no zaraz. A przecież stacje bazowe na Światowe Dni Młodzieży miały już zostać na zawsze. Dzięki pracy zespołu, w którym żeśmy uczestniczyli, został umieszczony zapis, że mają być zlikwidowane. Więc to dużo jest takich rzeczy, że naprawdę. Widać pewne osiągnięcia. Ale musi być wsparcie samorządu. Tak, po prostu obywatelskie. Musi być wsparcie samorządu. A proszę powiedzieć, czy są dokumenty takie, no Rada Miasta tamta no, skończyła kadencję znowu, nowa chyba jeszcze nie ma, bo tak słyszy się komisję. Tak, bo się tak dopiero... Ale obowiązują stare uchwały jakieś. Tak. Czy w tych dokumentach, mówię teraz o Radzie Miasta, są jakieś zapisy, są jakieś ustalenia, jakieś kierunkowe rzeczy? Na czym bazujecie, jeśli chodzi no nie, o... No mieliśmy ten program mieć. I ten program był dla nas taką mapą drogową. Rozumiem. Bo my w tym programie uchwalimy program. No trochę ale nam czy stał się to... dokumentem Rady Miasta, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Ale mamy nadzieję, że... Tak. Mamy nadzieję, że zostanie przeprocedowany do końca, żeby stanowił element prawa miejscowego w Krakowie. Tak. I jeszcze takie jedno pytanie, ponieważ tak przynajmniej w naszym Wrocławiu, tak jak robiliśmy akcję monitoringu obywatelskiego, to koledzy z takich organizacji właśnie szukających też, jakby badających teren, mówią, no tutaj mamy taką mapę, gdzie są rozstawione stacje bazowe. Mhm. To była taka akcja, nie wiem skąd oni to wzięli, szczerze mówiąc. Czy wy macie taką przynajmniej oficjalną wiedzę, gdzie te są postawione i czy ta wiedza jest dostępna w razie czego dla mieszkańców? Nie, no to było jedno z pierwszych zadań, jakie się udało wprowadzić do budżetu. To właśnie było utworzenie bo w ogóle mamy mnóstwo map w Krakowie na takim portalu obserwatorium.krakow.pl, gdzie są i wymienione działki, to i tamto. I jedną z nich jest, że są pokazane wszystkie stacje bazowe telefonii komórkowej. Wszystkie, to znaczy te, które zostały zgłoszone. Które zostały zgłoszone. I jeżeli chodzi o ich dane, to zresztą też tutaj pracownicy w tym wywiadzie dla Newsweeka mówili, że mają pracownicy urzędu taki dyskomfort, że wydaje im się, że nie wszystkie dane są rzetelnie przedstawiane. Ale znowu, ponieważ widzimy naszą drogę długą, no to od czegoś trzeba było zacząć. No chociaż od tych nierzetelnych i może niekompletnych, ale powoli uzupełniamy i powiem panu coś. Bardzo się zdziwiłyśmy, bo jest taki urząd, który się nazywa Urząd Kontroli Elektronicznej i teraz on odpowiada za te wszystkie częstotliwości i tak dalej. Myśmy się zwróciły o współpracę. Zaprosiłyśmy na rozmowę tu do Rady Miasta, bo ja byłam radną i okazało się, że państwo w ogóle nie mogą z nami rozmawiać na temat tego, co mieszkańcy, zagrożenie, niezagrożenie i tak dalej, bo oni są tylko od tego, że jeżeli pan ma częstotliwość i będziemy sobie szkodzić, to wtedy będą dopiero interweniować na nasze częstotliwości jako operatorów, a nie dla mieszkańców. Urząd państwowy. Niebywałe. No nie ma, no nie ma kto nas bronić przed takim bogatym, nie przeciwnikiem, bo wie pan, jak myśmy pierwszy raz do Warszawy pojechały, bo wydawało się nam, że na tych Bielanach mieszka posłanka, kiedy się władza w 15 roku zmieniła, kiedy prezydent z Krakowa znał też niektóre problemy, bo był jakiś czas radnym miasta Krakowa, prawda? Więc pomyślałyśmy, że znajdziemy zrozumienie tam, prawda? Że zostaną zaproszeni operatorzy. I my chcemy z nimi i chcieliśmy rozmawiać, jak to zrobić. W tym programie, który nadzorował pan profesor Mikuła, jest napisane, jak zrobić, co miasto powinno mieć, na co powinno mieć wpływ i tak dalej, żeby ochronić mieszkańców, żeby miasto powiedziało nie, jak tu już są dokumenty do nas dostarczone, to pani nie może od tego chorować, bo my już tych procedur pilnujemy. Nie może pani mieć norm przekroczonych. To muszą być jakieś inne czynniki. Chociaż jeżeli chodzi o elektrowrażliwość, to nie zależy od normy ani od promieniowania, bo każdy ma indywidualną wrażliwość.
Mnie w 7 V może Już. nie być nic, a Tak. panu w 1/10 już się pan będzie źle czuł. Więc to też tu jest taki złożony dosyć problem. Nie możemy znowu tak zaczarowywać tej normy, bo ona nam nic nie mówi. Na dodatek to już dawno było i wiele osób powtarzało, nie wiadomo jak powstała. Powstała przez lobby, które było znowu zainteresowane, żeby ta norma była no jakaś, nazwijmy to. Ale jakaś w ogóle jest. I ona, no jakaś jest, ale ona polega na tym, że wzięto worek 70-kilogramowy wody z fizjologicznej i umieszczono je w polu elektromagnetycznym. I ta woda, ta sól podgrzała się o 1 stopień. Czyż 1 stopień dla organizmu ludzkiego to jest bardzo dużo, ale to było krótkotrwałe. A jak ktoś mieszka non-stop, to mu nie potrzeba ani takie 7, badania ani. Są kompletnie nieadekwatne do sytuacji. W ogóle jest to reprezentatywne do problemu. Jest to przestrzeń kompletnie niezbadana. Kompletnie. I z tym się wchodzi na masową skalę i do z tym się chce wejść, tak, już nawet to 5G. Mało jeszcze, bo pewnie będziemy kończyć, bo tutaj też nawet przy okazji tego wprowadzania 5G i tak dalej, to ja nawet słyszałam znowu panią minister, która notabene jest z Krakowa, że to ma być inteligentne miasto, inteligentne budowle, inteligentna produkcja, wszystko inteligentne. Tylko ludzie nie będą inteligentni, bo tu w tym raporcie i w wielu innych jest napisane i naukowcy udowadniają, że dzieci, młodzież przede wszystkim, bo mają miękkie kości, ale my też reagujemy źle na to, że jesteśmy w polu elektromagnetycznym. Mózg nasz niszczy się, niszczą się neurony, które już się nie odbudują. To jest bardzo, ale jeszcze. Dlatego dzieci w Dolinie Krzemowej się nie chowają, tylko jadą gdzieś indziej. Ale wie pani, muszę się pani o to dopytać, bo kiedy mówi pani o tym, jak staracie się egzekwować, że te stacje bazowe, na ile one przestrzegają normy, które są przewidziane, ale słyszymy, że są stacje, które nie są zgłoszone, czyli są te takie nielegalne. Tak, ale to w ogóle od samorządu nie zależy. To jest wina przepisów ustawowych. I samorząd, tak. Rozumiem, nie ma nie, żadnych nie mamy. Nie mamy narzędzi. Żadnych narzędzi? A zgłaszanie do prokuratury, że to jest za mało prawo? Wy nie możecie zgłosić do prokuratury. Każdy może zgłosić do prokuratury. No możemy do prokuratury, ale to prawo nie jest łamane, bo ta stacja stoi i przyjeżdża tak zwany mierniczy, uprzedza, że będzie mierzył, jest mniej niż 7. Mniej niż 7, mniej niż 7. To co państwo A chcecie? A pozwolenie na postawienie stacji? A pozwolenie? No to bez pozwolenia postawimy sobie i przez 8 lat użytkujemy, aż do ostatecznego werdyktu Sądu Najwyższego i po 8 latach ją rozbierzemy, a przez 8 lat będziemy czerpać zyski. Proszę mi powiedzieć, jak nazwać rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wie, że stacja nielegalnie stoi na ulicy Bydgoskiej, wie, że jest skierowana w zespół szkół integracyjnych i do nas mówi, jeżeli się okaże, 4 lata temu, jeżeli się okaże, że to jest nielegalna, nakaże rozebrać. Okazuje się, że jest nielegalna i nie nakazuje jej rozebrać i czerpie zyski z nielegalnie postawionej stacji. Jest lekarzem, a stacja szkodzi i dziecko umiera. To, o którym wspominała pani Basia, że chłopak jest wyleczony z nowotworu i dobrze chodzi mu się do szkoły. I nagle od pewnego momentu coś się z dziećmi dzieje. Właśnie tak jak się pozbiera. Temu odnowiła się choroba nowotworowa, bo zostały moce zwiększone, bo zostały dołożone może panele. Nikt tego nie wie, bo stacja nielegalna. I jak można przychodzić nad tym do porządku dziennego? Ja słyszałam, jak Basia z panem rozmawiała, pani Barbara z panem rozmawiała i ja się nie dziwię tym emocjom i tym nerwom. Tylko no, jesteśmy w pewnych sprawach bezsilni, no ale no, może wykołatamy coś w końcu. No bo jeżeli prawo jest łamane, to kto powinien właściwie wkroczyć? Prokuratura z no urzędu? Jest, ono jest tak łamane, wie pan, no, na pół gwizdka, bo on tak, zgłaszam, że będzie stacja, składa dokument, urzędnik mówi nie, to nie jest kompletny dokument, a ja tego nie przyjmę do wiadomości i stawia stację. I 8 lat. I 8, tak. A kto rządzi teraz w Polsce? Prawo i Sprawiedliwość. No I wydawałoby się, że będziemy bardziej chronieni, a mamy takie dowody takiej naszej bezsilności i takiego
No, Nie, nie to wiem, jest, jak to to jest, to jest, nazwać. znaczy tu się No. absolutnie zgadzamy. Niestety nazwa Także tu jest nie wiele jest adekwatna aspektów. do tego, co dziś jest Tak. praktykowane. Ja rozumiem, że i w tamtych kadencjach innych partii politycznych było podobnie, ale skoro wchodzimy z hasłem, że będzie wyższe prawo w Polsce obowiązywało, a nie obowiązuje, to o czym tu rozmawiać? Na koniec, już ja wiem, że tu pani też ma swoje ważne obowiązki, ale tak, co dalej? W związku z tym były trzy konferencje. Tak, no Czy to będzie planujecie czwarta. czwartą? Tak. I dopytam jeszcze, Tak, czy prezydent widzicie mówił, że tego, chce. bo tutaj takie padło też słowo, że okrągły stół, jakąś szansę, żeby zrobić jakąś debatę, czy przy tym czwartym spotkaniu będzie jakiś rodzaj, żeby to jeszcze większą rangę miało na całą Polskę? Macie jakieś pomysły, żeby ta czwarta konferencja była jeszcze bardziej znacząca niż do tej pory? Bo taka jest potrzeba, żebyśmy, my pomożemy jako media niezależne, no, by media tak zwanego głównego nurtu się włączyły. Znaczy, wie pan, ja nie bardzo sobie wyobrażam swoją rolę jako rolę, nazwijmy to, mediatora, szkodzi czy nie szkodzi. Ja jestem przekonana, że Nie szkodzi. szkodzi, tak. I nie mam ochoty rozmawiać z ludźmi, którzy mówią, że jestem wariatką, bo to nie szkodzi. Więc jakby ta debata jest taka monotematyczna, prawda? Pokazujmy tym, którzy nie wierzą, że szkodzi, to pokazujmy dowody naukowe, że szkodzi. A oni niech sobie zrobią z tą wiedzą, co sobie chcą. Inna sprawa, powiem pani szczerze, żebyście taką debatę nawet zorganizowali, tak zwanego okrągłego stołu, boję się, że z tamtej strony niewiele osób by przybyło, a nawet jeżeli by przybyło, to mieliby prawa się obawiać, że skoro by to było dużo uczestników, na przykład mieszkańców Krakowa, to jakby ktoś po prostu stał i powiedział: panu łże, panie profesorze, przepraszam, że użyję takie sformułowania, bo u mnie w domu zmarło mi dziecko, albo poroniłam, albo czy tamto, i oni wobec takich sytuacji, oni będą uciekać, bać się jak diabeł świętej Nie, wody. nie, Nie? nie, Są tacy bośmy mieli bezczelni? taką, mieliśmy taką próbkę. W trakcie konsultacji dotyczących właśnie programu, operatorzy przysłali swoich, no bo my nie wiedzieli, no przychodzą mieszkańcy, mieszkańcy, zapełniona sala, siedzi kilkadziesiąt osób i nagle wstają ludzie, którzy tak dziwnie zaczynają mówić, dziwne pytania zadają do tego programu, nie to co w programie, tylko jakieś zupełnie inne. I wstaje osoba, która jest elektrowni, tam z tej Kluczborskiej i mówi, proszę pana, jakim prawem pan takie rzeczy mówi? A on sobie... Nic tego nie robił, nic. No bo on ma za to płacone, że przyszedł tu, to on zostanie wynagrodzony. No to Boże, Przyjmie przez te pół no to tak godziny. jak aktor, też każdą rolę przyjmie, prawda? Więc to wie pan, to dlatego nie atak, tylko porozumienie. Tylko jak Perswazja, wiedza. przekonać tamtą stronę, że my mamy dobre zamiary i że my chcemy wszystkich używać sprzętów, że my chcemy, żeby nasze dzieci się rozwijały, żeby nie były zaściankowo wychowywane, ale no jest jakiś opór. Jest opór. Są dobre przykłady, bo są I trzeba dobre też przykłady pokazywać. na zachodzie, w innych krajach, że Pokazywać. mieszkańcy uczestniczą. Przychodzi operator, chcecie mieć zasięg? Chcemy. To dojdźmy wspólnie do wniosku, gdzie postawić tą A stację. tym bardziej, że mamy alternatywę w postaci jeszcze tych światłowodów, gdzie to w Też, ogóle jest ale niepotrzebne. nawet jeżeli światłowód, bo jeżeli mówimy o terenach wiejskich, takich czy siakich, prawda, uzgodnijmy razem i wtedy mieszkańcy wiedzą, takie promieniowanie w tą stronę, to tamto, no to gdzie teraz najlepiej Tak, postawić, gdzie spać? bo zasięg chcemy. A oczywiście, no miasta w ogóle są, moim zdaniem, postawienie jakiejkolwiek stacji bazowej w mieście to jest zbrodnia. I że wie pan, przecież mieliśmy kiedyś tak zwaną tepsę. Wszystko było połączone. Wszystko było przewodami. Był krwiobieg? Tak. Był. Wystarczyło te przewody zmienić na światłowody? Pewnie, że kosztuje. No ale jak chcę zarabiać pieniądze, to powinienem włożyć też w te pieniądze. To się naumyślnie odcinało. Ja jestem przykładem takim, że w pewnym momencie nie mam stacjonarnego telefonu. Jak interweniuję, nie ma możliwości technicznych. No ale do tej pory był, ale już nie ma. No i muszę korzystać Z tego, co jest z telefonu komórki, komórkowego. tylko, prawda, bez stacjonarnego. I to nie jestem jedyną osobą, bo jak to powiedziałam na spotkaniu komisji sejmowej, to pan poseł Sonik, który mieszka na ulicy Piłsudskiego, mówi, a u nas to samo się stało. Czyli jakaś praktyka taka. No. Jesteśmy też tutaj organizatorami 28 lutego. Tak. Właśnie w Krakowie wybraliśmy to miasto.
mimo że jesteśmy z różnych miejsc w Polsce, jako taka grupa obywatelska, specjalną konferencję Stop 5G, tam też jest zaproszona, liczymy przyjść na... Tak, ja potwierdziłam, że tak, że tematem jest no to i bardzo oczywiście zainteresowana. Uważam, że takie skromne, skromne takie może być preludium przed tą konferencją, którą wy jako miasto i powiedzmy osoby czy stowarzyszenia, które nas wspierają, zrobicie na wielką skalę. Możecie liczyć tutaj na pewno na środowiska, powiedzmy właśnie obywatelskie i tutaj proszę czuć się, że tak powiem, że wy i tak to macie w Krakowie lepiej niż gdzie indziej, chociaż też się budzą mieszkańcy w Łodzi, tu w Wrocławiu się budzą. Więc twórzmy ten wielki ruch społeczny oddolny, którego celem jest prosta rzecz, no, chronimy swoje zdrowie. Bardzo tak. Dziękujemy jeszcze raz. I dziękuję bardzo. Rozumiem, że wszystkie informacje na ten temat, gdyby chciał ktoś zgłębić to na stronach internetowych. Tak. Miasta, na stronie miasta mamy sprawozdania ze wszystkich forum, które były do tej pory, wypowiedzi uczestników. Także mamy i strona jest opracowywana. Jak piszemy, website Urząd Miasta. Urząd Miasta Krakowa i to jest koszar w Google od razu. I myślę, że tak, że tam w razie czego tak. Zachęcamy do odwiedzania stron internetowych Urzędu Miasta Krakowa, bo dorobek w kwestiach związanych z ochroną ludzi przed smogiem elektromagnetycznym są największe w Polsce i tym więcej się dowiemy, tym więcej też i w naszych miastach będziemy w stanie pójść podobną drogą. Jeszcze raz serdecznie. I co najważniejsze, prezydent zdecydował o kontynuacji tego, tak, co zostało. I kiedy ta konferencja międzynarodowa czwarta miała być? No my byśmy raczej w jesieni. Dobrze. Raczej w jesieni, no w tej chwili... Będzie się mogła lepiej przygotować jeszcze do tego. No, co roku. Prawda? Zawsze były w jesieni, no więc tak myślę, będzie. Że teraz też w jesieni, no chyba żeby coś rzeczywiście zaistniało, jakieś warunki, ale... To na ten czas zapraszamy do spotkania 28 lutego w Krakowie, też szczegóły u nas na stronie NTV. Pani Marta, też inne osoby tu z Krakowa będą obecne. Jeszcze raz dziękuję bardzo. I będzie można porozmawiać. Dziękuję. Dziękuję bardzo.